No i stało się. Stało się. To jest pionierska audycja. To jest moment, w którym pojawia się pierwszy gość w mojej audycji. Jestem trochę stremowany, ale jakże szczęśliwy, ponieważ wyobraźcie sobie, że dokładnie chyba półtora dnia. To było chyba dwa tygodnie temu, kiedy usłyszałem ich tutaj właśnie na Container Art i mówię, to muszą być oni. Witam zespół Donat. Cześć. Hej, hej. Cześć. Witamy serdecznie. Mam taką małą prośbę, możecie podejść bliżej mikrofonu, ponieważ będzie wtedy was lepiej słychać. Okej. Kochane Donaty, bo tak widzę, często do was się ludzie zwracają. Czy możecie powiedzieć mi, jak to się wszystko zaczęło z tymi Donatami? Kiedy zaczęliście przypiekać waszą muzyczkę? A wszystko się zaczęło od Asi. Może Asia spituje to kilkoma zdaniami. Aha, jak tak. Się poznaliście, albo jak ona zaczęła werbować resztę armii do zespołu. Historia jest taka, że Asia jest z Gdańska. Przyjechałam akurat do Poznania dwa lata temu, ponieważ jest poza Poznaniem taka fama dobra Poznania, że muzycznie świetnie daje radę. I ekonomicznie. I to dlatego... musi iść w parze, słuchajcie, to musi iść w parze zawsze, tak? To jest w końcu show biznes. Mamy nadzieję, że wyjdzie na plus, że będą korzyści. I przyjechałam i stwierdziłam, że muszę znaleźć akurat tutaj ludzi, z którymi będę się dobrze rozumieć muzycznie i kiedy to będzie projekt, który naprawdę spełnia moje ostatnie inspiracje i odda to wszystko i będziemy się dobrze dogadywać i grać koncerty, jeździć na koncerty i szaleć na scenie. A powiedzcie mi, bo ja często się zastanawiam, jak to się dzieje. Kiedy jakby poznałem historię zespołu Milupa, który mogliście przed chwilą posłuchać, dowiedziałem się, że to jest zespół, który poznał się na Jam Session. Czy z wami było podobnie? No szczerze mówiąc to tak, bo przynajmniej tak ja poznałam akurat Krzysa, który grał Krzysia na basie. Basista. Tak, tak. Grał wtedy na basie i teraz Asię poznałem najpierw od tyłu, bo nie widziałem, jak chodzi na scenę, tylko... Ale to już są wasze prywatne przygody, tutaj mówmy o rzeczach. Ładnie. Także tak, to było na Jam Session i właśnie w sumie tak Krzysio znał Piotra, więc zwerbował go do naszego składu, ale tak naprawdę to w sumie pierwszy w składzie był Paweł. Paweł, powiedz coś do nas, pokaż, że jesteś z nami. To jest ten moment, pierwszy wywiad, w którym Paweł coś powie. Czułem ogromną potrzebę grania, więc pomyślałem, że poszukam jakiegoś zespołu. Znalazłem ogłoszenie Asi. Ale słuchajcie, to jest piękna historia. Sprzedam kanapę, znajdę muzykę. To drugie ogłoszenie, może nie słuchajmy. Nie, naprawdę, spodobała mi się inspiracja, którą zamieściła Asia. I pomyślałem, że się z nią skontaktuję. Była to trzecia w nocy, więc do niej nie dzwoniłem. Wysłałem SMS-a, że zadzwonię w następny dzień. No i zadzwoniłem. No i później się potoczyło. Asiu, a powiedz mi, w jaki sposób trzeba konstruować takie ogłoszenie na Gumtree, żeby muzycy poczuli, że ej, to chyba jest skierowane do moich uszu, do mnie jako muzyka i chciałbym w to wejść. Jak ci się takie rzeczy robi? No przede wszystkim trzeba być szczerym, nie ściemniać, tak, że o, tu jestem profesjonalnym muzykiem, który gra i tam podpisywać sobie, ja tylko chcę tego, lubię to, słucham tego, czyli podaj wszystkie swoje inspiracje, w którym kierunku chcemy iść, tak? I jeżeli komuś to podpasuje, to po prostu trzeba się spotkać, pograć, bo też nie zawsze wychodzi na samych inspiracjach, A reszta ekipy? Reszta ekipy jak dołączyła do tego projektu? No to właśnie później Krzysia poznałam na jamie. A gdzie? Gdzie w Poznaniu można po prostu pójść na dobry dżem? To cały czas... Już no to jest nie trochę... Ma. Ten budynek już jest parkingiem obecnie. Nie, a to nie ten budynek. To nie ten budynek. To było w starej siedzibie Tanersa na Garbarach, także tego klubu już niestety w tym miejscu nie ma. Było tam przesympatycznie, niestety to były tylko dwa dżemy. Ale tak traf chciał, że się spotkaliśmy mimo tego. Tak, później były dżemy w resecie i też tam urzędowaliśmy. Potem ja zwerbowałem Krzysia do swojego zespołu.
zespół. Tak, to był rockowy, więc tak, rockowe dranie, tam dranie niestety się zdraniowały i potem Krzysiu mnie zwerbował do siebie. No i tak. Do siebie, do mnie. Zachęciłem go pączkiem tak naprawdę. Tak, powiedziałem, wyjął czteropak pączków, Piotrek, teraz albo nigdy, a ja jak już zjadłem, nie miałem wyboru. Okej, okay. A powiedzcie mi, bo cały czas intryguje mnie nazwa tak. waszego zespołu, Donat. Nie wiem, ja jak przypominam sobie filmy z dzieciństwa, pamiętam o jakichś tam złych bandziorach i byli też w tych filmach policjanci, to oni zawsze chyba jeździli na donaty, tak? To może ja się przyznam. Czy wy macie jakieś konekcje policyjne? Nie, ja się przyznam bez bicia. Układ naszej salki wygląda następująco. Trzech wesołych muzyków, klatka i perkusja. No i pewnego pięknego dnia pewne pączki zostały położone koło klatki, no i zniknęły w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. To byli ci bandziorzy z tego filmu, który ja oglądałem kiedyś. Pewnie. No prawda jest taka, że to ja tak naprawdę i oni jak zwalniam, to mi wrzucają te pączki, bo tam są takie dziurki w tej klatce, no i tak to już działa powoli trochę, nie? Z tymi pączkami. A powiedzcie mi, uważacie, że to jest dobra nazwa? To jest coś, co odzwierciedla waszą grupę? Czy nazwa nie ma znaczenia? Jak to czujecie? Znaczy, z jednej strony można to może nie stricte pączkowo, tylko bardziej niejedzeniowo może tak traktować tę nazwę, ale donaty często są właśnie kolorowe, kojarzą się z czymś przyjemnym, nie oszukujmy się. Może są tak trochę słodkie i zabawne i my chcemy tak trochę kreskówkowo do tego podchodzić, bo chcemy, żeby nasza muzyka była przyjemnością, słuchanie jej, przychodzenie na koncerty i może czytanie tam... No, ale z drugiej strony Donat to poważny typ, nie? Ogarnął cały świat. To nie kojarzy na to, każdy kojarzy na to. Jasne. A to jest tak, że myśleliście też troszeczkę marketingowo o tej nazwie, czy nie wiem, czy po prostu czuliście, że to jest właśnie ta nazwa? Czy były jakieś inne propozycje? Znaczy były, ale to... Ale nie mówmy ich, bo ja się ich wstydzę. Nie, no dobra, no nie będziemy mówili o tym. Okej. Ale to jest okej. Trochę chodzi o taką abstrakcję, że z jednej strony ta nazwa, to połączenie, te wszystkie jakby opowieści wokół tej nazwy i całe zamieszanie, które się wokół niej robi tak naprawdę, bo się co chwilę robi, każdy pyta dlaczego Donat, po co Donat i czemu Donat, to jest fajne, to raz, marketingowo, a dwa, sama idea Donata, czyli czegoś słodkiego, fajnego, ale zgrabniejszego niż zwykły pączek. Mega muzycznie nam odpowiada, więc jest okej, jest trafiona, naszym zdaniem. Plus, jeżeli ktoś nie preferuje angielskich zajawek, to ładnie się to komponuje do nut. Tak, do czego do czego idziesz? Do nut. Dobrze, a skoro do nut idziemy, no to myślę, że powinniśmy zaprezentować słuchaczom to, co robicie na co dzień, to, co tworzycie i Donat. To jest Jazzy Moods, to jest Good Time Radio i to jest Donat. Donat jest u nas. Jak ja się cieszę, że jest gość w końcu, bo muszę wam powiedzieć, że prowadzenie audycji samemu jest to oczywiście piękne. Można wejść w siebie, trochę pofilozofować, ja jestem samozwańczym filozofem, ale jednak lubię dialogi, lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają imperatyw twórczy, którzy działają, chce im się. I dlatego właśnie Donat jest z nami. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że udało wam się znaleźć dla nas czas. Jesteście z nami. To jest wielka sprawa. A my bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dla nas to jest nie mniejsza sprawa. Okej, fajnie. Tośmy sobie posłużyli. Dobrze. Było słodko. A teraz zapytam was, w ogóle powiedzcie mi, jak czujecie w Polsce rynek? Jakie to jest miejsce dla was? W sumie... Chcemy znaleźć sobie tu miejsce i na pewno jest trudno, ale z drugiej strony zawsze jest trudno na początku, przynajmniej tak. Zawsze mówię. Możemy sprzedawać pączki. Zawsze możemy później tak akcje marketingowe sprzedawania pączków. Chciałem zapytać po prostu, czy macie pomysł na siebie, czy już wiecie, którą drogą chcecie podążać? Tak, drogą zabawy. Swoją. Drogą zabawy przede wszystkim, bo jeżeli patrzeć na to wszystko przez pryzmat jakiegoś zarobku i marketingu, no to jest ciężko tak naprawdę, ale jeżeli się znajduje w tym coś dla siebie, tak jak my znajdujemy, zabawę, no to nic więcej jak po prostu czerpać fan z tego wszystkiego. Trudno patrzeć na muzykę jako na produkt.
Chcielibyśmy tego uniknąć. No, tak, to się zgadza. Chcemy przede wszystkim grać i chcemy też zgłaszać się na jakieś różne przeglądy, festiwale i pchać się, gdzie nas nie chcą nawet. Ale chcemy ludziom pokazać, że warto może. Jasne. Może im się spodoba. Powiem wam szczerze, no działacie na mnie, tak? Ja zresztą Asię po raz pierwszy usłyszałem w takim projekcie pod tytułem Brain Freezer. Miałem okazję być na poznańskich juwenaliach i było bardzo fajnie, ale nagle do przodu wyszła dziewczyna w takiej zwiewnej sukience i zrobiło się przeklimatycznie. I mówię, kto to taki? A my wiemy, która to sukienka. Ja mówię, kto to taki? Pozdrawiam Klaudię, która zaprojektowała sukienkę. Jeśli Klaudia nas słyszy, a Klaudia też robi coś z muzyką? Nie, wyłącznie szyję i właśnie super wszystkim nam dziewczynom zrobiła ciuszki, stroje na ten występ. Kurczę, no jest to coś wielkiego, juwenalia jednak. Jasne, tam nie wiem, mam wrażenie, że było 10 tysięcy ludzi. Było bardzo, bardzo dużo ludzi, można by się tam wykąpać między ludźmi. Okej, okay. I pamiętam, że to było moje pierwsze spotkanie de facto z 1/4 zespołu Donat i minął jakiś czas, potem były nowe nurty i wiedziałem, że Donat wygrał, ale nie wiedziałem, co to jest za kompilacja ludzi, co oni grają. I jakiś czas jeszcze minął, i poraziliście mnie tutaj na właśnie na kontenerze i muszę powiedzieć, że to jest piękna sprawa. Ale dlaczego mówiłem o tym Brain Freezerze? Bo chciałem was zapytać, czy to jest tak, że Donat jest jednym zespołem, w którym działacie, czy jeszcze macie poboczne sprawy, które też leżą wam na sercu i chcecie, żeby było z nimi dobrze? Znaczy, nie bójcie się tego! Ja tylko się udzielam właśnie w Brain Freezerze jeszcze tak oprócz Donata. My tak mieliśmy trochę, ale teraz cudownym, znaczy może nie źle to bym chciał ująć, ale okej, sprawy się tak poukładały, że jest Donat już, ale na tyle mówię, że dobrze się poukładały, bo się można skupić na tym, nie? Bo jednak każdy z nas jeszcze coś tam robi, żeby powiedzmy funkcjonować i jakby wiele zespołów. To jest problem trochę, nie? Z czasem, ze skupieniem, potem się nakładają jakieś tam terminy, więc raczej tylko Donat. Znaczy wiadomo, każdy tam, nie wiem, raz na jakiś czas dostanie zaproszenie, żeby coś nagrać, żeby gdzieś zagrać, gdzieś wystąpić, ale to raczej wszystko tak incydentalnie i okazjonalnie, ale głównie Donat. Na dzień dzisiejszy głównie Donat. Okej, bardzo dobrze. Granie do jednej bramki. Skupiamy się. Jasne. Chociaż powiem wam szczerze, że ja na przykład lubię, jeżeli ludzie kombinują sobie jeszcze gdzieś w innych projektach, bo wierzę, że każdy projekt, każde spotkanie z muzykiem powoduje twój rozwój i ja bym się tego nie bał. Ale z drugiej strony też fajnie, że... Ja myślę, że nikt z nas się tego nie boi, to bardziej chodzi o czas, że... My dużo jamujemy, żeby właśnie było tak, nie? Super. I pijemy w studiu 2-7 i gramy. Super. Na początku zawsze jest fajnie, potem już... A propos właśnie jamowania, nie wiem, mam wrażenie, że jam kojarzy mi się po prostu z jazzowaniem, z graniem jazzu. Jak jest z tym jazzem u was? Znaczy u nas w graniu czuć jazz głównie przez Pawła, wszystko przez niego. No, niektórzy twierdzą, że jest go więcej, niektórzy twierdzą, że jest go mniej. Tak naprawdę nigdy nie grałem jazzu. Nie wiem do końca, czy gram. Ja uważam, że grasz jazz, tylko zupełnie w nowej formie. Tak, zupełnie inaczej go opakowujesz, bo powiem wam szczerze, ja też tworzę tą audycję z myślą o tym, żeby odczarować trochę to słowo jazz. Bo ja mam wrażenie, że ludzie patrzą na to, że to są lata 30, 40, 50. Potem nie daj Boże jeszcze myślą o tym free jazzie, takim Ornetto Coleman. To są piękne eksperymenty, ale ja uważam, że jazz jest piękną muzyką i uważam, że wy jesteście jak najbardziej jazzy. Znaczy, ja w ogóle ostatnio siedzę nad magisterką i akurat trochę łączę ją ze śpiewaniem, więc trochę czytam na tematy różne i akurat o jazz zahaczam. I zdarzyło mi się przeczytać, że łatwiej powiedzieć, czym jazz nie jest, niż czym jest. To są piękne słowa, dosłownie. Więc Donat jest jak najbardziej jazzem. Posłuchajcie dalej, co oni mają do powiedzenia muzycznie.